policji oddział Muzeum Narodowego w Warszawie funkcjonuje od lipca 2004 roku. No, w ciągu jego 8-letniej działalności już prawie muzeum zwiedziło ponad 27 tysięcy zwiedzających. Było tu 18 wystaw tematycznych dotyczących historii policji, milicji, policji, prawda, z uwzględnieniem wszystkich okresów historycznych w działalności służb porządkowych. No, ze względu na skromność pomieszczeń muzeum musi opierać się na wypożyczonych eksponatach oraz z muzeów warszawskich i nie tylko, oraz dzięki życzliwości kolekcjonerów, szczególnie ze stowarzyszenia, prawda, miłośników, z rodziny policyjnej, z tych towarzystw rekonstrukcyjnych i innych. Wystawy też, szczególnie jeśli chodzi o przedmioty z historii, szczególnie z okresu Policji II Rzeczpospolitej, cieszą się dużym uznaniem, co o czym świadczy liczba zwiedzających oraz na przykład szczególnie atrakcyjne są noce muzealne. Na przykład w zeszłym roku, w 2011, w nocy muzeów nasze muzeum zwiedziło w Komendzie Stołecznej 3,5 tysiąca osób, co jest sumą bardzo znaczną.